Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania na sierpień oraz czytania miłosne. Koniecznie je sprawdźcie. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale znajdziecie też je w opisie pod filmem. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. As kielichów, ulala, będzie bardzo emocjonalnie. Być może nawet ktoś ma szansę na nową relację lub na nowy początek w relacji, która już istnieje. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi do Was karta kapłana. Byk, panna, koziorożec? A jeszcze nie wiem. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj z kolei piątka buław, czyli karta konfliktu lub rywalizacji. I od razu powiem, żebyście sprawdzali czytania na sierpień i dla swoich znaków ascendentalnych, bo tam na pewno będzie więcej. W ogóle ciekawe, jakie macie ascendenty. Ja mam na przykład księżyc w Skorpionie. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy się przedstawiacie jako królowa mieczy. Momentami możecie za bardzo kalkulować, zamiast po prostu kierować się sercem. No nie zawsze, słuchajcie, wszystkie rozumowe decyzje są wspaniałe. Czasami trzeba się kierować innymi czynnikami. Rada dla Was. Tutaj z kolei w Radzie jest szóstka mieczy, żeby gdzieś wyruszyć, żeby coś załatwić, ze sobą zostawić. Pewien etap należałoby zakończyć, ale to nie chodzi o to, żeby nagle wstać, po prostu rzucić wszystko i jechać w Bieszczady, tylko bardziej, żeby podjąć jakąś śmiałą decyzję, na przykład o wybaczeniu komuś, czy rozpoczęciu szukania nowej pracy. Czego nie robić, czego unikać. A unikać ósemki buław i z przełożenia siódemka monet. No powiedziałbym tak. Czytanie, w którym właściwie nawet pojawiły się buławy, ale więcej mieczy, i powiedziałbym w ten sposób. Widzę tutaj dużo mądrości, ale też takiej zagwozdki, coś pomiędzy sercem a rozumem. Wydaje mi się, że czasami rzeczywiście za bardzo rozumowo możecie podchodzić do pewnych spraw. Ale też, zwłaszcza w miłości, czasami zamiast brać sprawy takimi, jakie są, to kierujemy się z kolei za bardzo sercem. A może ktoś wcale mnie nie olewa, tylko po prostu nie ma czasu. No słuchajcie, fakty mówią same za siebie. Suche fakty. Z przełożenia siódemka monet. I powiedziałbym, że to może być dosyć spokojny miesiąc, przepraszam, tydzień. Już tutaj polecam sierpniowe czytania. Spokojny tydzień, w którym może przyjść do Was coś, na co oczekiwaliście. I to też może być związane z angażowaniem się finansowo lub emocjonalnie w jakąś inwestycję. W każdym razie bardzo spokojny tydzień, w sensie, że za dużo tutaj nie będzie się działo. Ale z kolei w ogólnej energii jest as kielichów. Więc tutaj raczej na płaszczyźnie relacji, związków, emocji tutaj raczej będzie się działo.
Więc myślę, że sprawy a propos tam pracy, nauki i takie organizacyjne troszeczkę zejdą na dalszy plan. W tym tygodniu macie szansę z kimś złapać nić porozumienia, wybaczyć komuś, pogodzić się z kimś. Myślę, że będą osoby, które będą prosić Was o kolejną szansę. I czy to będą osoby ze związków romantycznych, czy koledzy lub koleżanki, to już zależy od Was. W każdym razie oczywiście As Kielichów w ogólnej energii mówi o tym, że jesteście w swojej energii i bardzo dobrze, Skorpiony. Przychodzi do Was karta kapłana i kapłan to jest z kolei byk, panna lub koziorożec, a już w ogóle najbardziej byk. I powiedziałbym tak, no tutaj to karta związana z władzą, z przewodnictwem, również z małżeństwem, więc mi się wydaje, że w pewnej relacji, no zwłaszcza takiej małżeńskiej lub powiedzmy dłuższej stażem, no jest w stanie zapanować pokój. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to Wy jesteście stronami takimi bardziej opanowanymi, mądrzejszymi, że tak powiem. Jeśli chodzi o tego kapłana, to zobaczcie, on tutaj wskazuje drogę. I mi się wydaje, że dla części z Was pojawiły się nowe możliwości na horyzoncie. I w tym tygodniu wypadałoby po prostu podjąć decyzję. A te możliwości, no, mogą być a propos nowej relacji, ale też wydaje mi się a propos zmian życiowych. I teraz tak. Tutaj do przeszłości odchodzi piątka buław. Rywalizacja, konflikt, ziejące ogniem smogi, które ze sobą walczą. I wydaje mi się, że w tym tygodniu właśnie przestajecie walczyć, bo przestaje być tak jakby walka, toczyć się walka pomiędzy sercem a rozumem i po prostu wybieracie, ok, to ja teraz inwestuję w nowy samochód, a nie myślę o remoncie mieszkania, bo to może w przyszłym roku. Ustalacie sobie priorytety i też tak naprawdę jest to tydzień, w którym trzeba ustalić priorytety w bliskich Wam relacjach. Zamiast na przykład się kłócić, zamiast na przykład robić sobie pod górkę i na złość, to raczej tutaj należałoby ze sobą usiąść po odpowiednim przemyśleniu wcześniej, no i sobie wytłumaczyć pewne rzeczy. Tym bardziej, że Wy pokazujecie się jako królowa mieczy. Mądra, zdystansowana, umiejąca wykorzystać swoje doświadczenie. Ona tutaj słucha, zanim się odezwie i w ogóle jest przygotowaną dyplomatką. I jeśli mają być tutaj rozmowy o pieniądze, rozmowy a propos wspólnych inwestycji, rozmowy z przełożonymi, to właśnie tak jak ta dyplomatyczna królowa mieczy, wypadałoby się zachować. Również w takim przygotowaniu wcześniejszym. Ok, czyli ja teraz nie będę tutaj wygarniać Ci, że Ty jesteś taki, albo Ty jesteś taka i Ty zawsze, Ty nigdy, tylko też bardziej przekieruję rozmowę na swoje uczucia, swoje emocje, swoje myśli. Zobaczcie, w Radzie jest szóstka mieczy, żeby gdzieś wyjechać, żeby komuś wybaczyć, żeby komuś odpuścić oraz żeby rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Dziwne trochę to czytanie. Nie wiem, czy z kimś to rezonuje, ale sprawdzajcie też, czytania są miłosne na moim kanale, no i właśnie na sierpień, bo tam pewnie coś będzie dla Was więcej. Tutaj być może też chodzi o przeprowadzkę u kogoś, widzę, ale to już wymyślać nie będę. Czego nie robić, czego unikać, to jest ósemka buław i właśnie ona jest bardzo ściśle związana z tą piątką buław, czyli unikać takiej kłótni, osądzania drugiej strony, robienia sobie na złość. Czasami też bym powiedział, że nawet warto kogoś humorem zaczepić, bo no, może rozmowa czy sytuacja będzie wydawała się mniej poważna. Ale powiedziałbym tak, złapać balans pomiędzy sercem a rozumem i nie kierować się tylko i wyłącznie głową. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na sierpień, czytanie miłosne oraz z cyklu Wybierz Kartę. Tutaj je gdzieś wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie.
Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy, kciuków w górę i subskrypcji, dlatego że to pomoże mi w rozwoju kanału, a wtedy będzie więcej czytań. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.